dzisiaj nietypowa misja. Jadę zawieźć kolegę do ślubu tym oto pięknym bolidem. Także wsiadamy i lecimy. Po wszystkim. Koniec wolności. Jakby to tak nie leci. To woli po samą stronę, tam na wprost. Tak to no nigdy za długo. To tam mamy klucza? Co? Żono! Dziękuję mężu! No i zapamiętaj tę chwilę, czyli też trafę do tej kolegami. Pierwszy i ostatni. Aż to żonę zamówił. Słowa komentarza. Tak. Żyją nam. Jeszcze raz, niech żyją nam. Niech żyją nam. Niech miasta pomyślności. Niby nie zagaśnie, a to zdrowia nie wypije, niech się bosu skryje. A to zdrowia nie wypije, niech się bosu skryje. 100 lat, niechaj żyją nam. Mało! Ona temu winna, pocałować go powinna. On jest temu winien, pocałować ją powinien. Oboje są winni, pocałować się powinni. No już się wycałowaliście na razie, poczekajcie. Co życzysz? Co najlepszego. Aś się postaram. Trochę kreatywniej, nie? Poczekaj jeszcze, jest jasno, pogody, nie? Powoli. Ja wiesz, ja zaraz spadam. Nie, to pogody. Daleko nie masz. Pogody, życzę pogody. Ducha głównie. Tak. To transportuje ludzi? To co mam przez ich powiedzieć? stwierdzam fakt, że iż, ponieważ, powiem tak, jest już gruba impreza, wszyscy się bawią, pan młody ogolił brodę, proszę pana, to jest coś niemożliwego. To się stało coś... No ja nie potrafię tego określić po prostu, no nie potrafię. Okej. Może ty chciałbyś powiedzieć kilka słów. To ja. Na dwa palce. Co, ty chciałeś się wypowiedzieć? Jestem tu z przymusu, odbił mi kobietę, będę płakał do końca życia. Ale kto, który to? Ten pan młody. Okej, czyli jest grubo. Kocham kogo lubię, rzucę mu pod nogi. Tej nie kocham, tej nie lubię. A teczkę haftowaną tobie podaruję. A chusteczkę,